brama do nieba. Przez tę bramę przechodzili przed nami od 6 wieków wielcy święci, męczennicy, wyznawcy, utrapieni ludzie, którzy tutaj szukali ochrony, nadziei. Dlatego cofnijmy się do początków tej świątyni. Według zapisków, nie wiem czy do końca rzetelnych, prezbiterium tej katedry poświęcił w roku 1404 błogosławiony Jakub Strzemie. Potem budowano ją jeszcze wiele lat. Za kilkanaście lat tutaj przeniesiono archidiecezję. Ustanowiono tę świątynię archikatedrą. Zresztą tak Ewangelia ustawia nasze życie, nie tylko kapłańskie. Kto chce być moim uczniem, niech bierze swój krzyż i niech idzie za mną. Bo Jezus toruje nam drogę przez życie. Nie wysuwajmy się przed Pana Jezusa. I wreszcie bardzo ważna perykopa spod Jerycha. Mam nadzieję, że nie tylko przyświetna kapituła była w Ziemi Świętej, ale także członkowie Rady. Jerycho to ważne miejsce w misji Jezusa. Ostatnio kilka lat Żydzi dopuszczają nad Jordan, gdzie według tradycji miał Pan Jezus przyjąć chrzest. Z nad Jordanu widać górę kuszenia. Bardzo serdecznie dziękuję za to wielkie wyróżnienie. Ale ono nie jest najważniejsze. Są ważniejsze rzeczy, za które chciałem Ci podziękować. Przykład Twojej gorliwości, Twojego spokoju w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim życzliwość, z jaką spotykam się od początku duszpasterstwa w tej archidiecezji, od początku też Twojej posługi, Twojego poprzednika, za tą życzliwość, za wielkie serce, za to przede wszystkim jako proboszcz, jako budowniczy Kościoła, właśnie to, te cechy i te dary o wiele ważniejsze od fioletów, od pelerynek. To jest wielkie wydarzenie. Za te 10 lat pokonałeś bardzo wiele. Cały świat Ciebie pragnie, nikomu nie odmawiasz. Wszędzie jesteś. Dzielisz się tą mocą, siłą świętego Jana Pawła II, relikwii inne. Na te pielgrzymki przyjeżdżają do Żółkwi. Mówią, a my mamy spotkanie z księdzem arcybiskupem. Za te piękne, czułe serce, za to wszystko serca dziękujemy. No i życzymy w tak pięknym jubileuszu roku 100 lat niepodległości Polski, no 100 lat zawsze trwać na posterunku i wiernie służyć do dobra Kościoła.